Witajcie! Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić żółtą pastę curry. Będziemy potrzebowali parę składników. Potrzebna nam będzie garść natki kolendry. Mogą to też być nasionka kolendry. Oprócz tego łyżeczka kminu rzymskiego, łyżeczka białego pieprzu mielonego, łyżka kurkumy, łyżeczka soli, łyżeczka cynamonu, 1/4 szklanki trawy cytrynowej, już pociętej w kawałeczki obranej, 3 szalotki pokrojone w plasterki, łyżka oliwy, 4 ząbki czosnku, również pokrojone w plasterki, 3 papryczki chili, przekrojone wzdłuż i wypestkowane, oraz łyżka sosu ostrygowego, łyżeczka startej skórki z limonki oraz mniej więcej łyżka, to będzie około 1 cm imbiru świeżego startego. Na początek na suchej patelni podprażam kumin rzymski i pieprz. 2-3 minuty. Następnie wrzucam paprykę i również przez chwilę podprażam. I w następnej kolejności wrzucam szalotki i czosnek. Tutaj tylko uważam, aby nie uprażyć ich za mocno, żeby nie zczerniały. Teraz wszystkie składniki blendujemy na gładką masę. Zaczynamy od kuminu i pieprzu oraz trawy cytrynowej. Wrzucamy do blendera. Gotowe. Teraz możemy już dodać resztę składników. Tak przygotowaną pastę curry przekładamy do słoiczka i możemy ją przechowywać w lodówce do 3 tygodni. Ja polecam Wam kurczaka z pastą curry. Jest naprawdę rewelacyjny, a przepis, jak go zrobić, znajdziecie na moim kanale. Moi drodzy, zapraszam Was również na mój blog ankagotuje.pl po inne przepisy. No i będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał na YouTube. Pozdrawiam i życzę smacznego!